tych malowniczych okolicznościach przyrody wybieramy się do kolejnego obiektu. Ma być to jakaś jaskinia po drodze do dalszych części kopalni. No i doszliśmy do wejścia. Za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. A wygląda to... Woda, ale tak. Jest drabina. Są tam drzewieni, to jest wnitrz. No. Nie z nami. Ale trzeba by było mieć tutaj raczej ten strój nurka, który mam w samochodzie, a nie mam go przy sobie, bo jestem w woderach. Teraz zaświecimy. No nie wiem, może być bardzo głęboko. Nie widać, bo jest zmącona woda. Ale jest głęboko na pewno. Ale no przepiękna obudowy górnicze, zobaczcie. No nic. No nie udało nam się tego zeksplorować, ale to nie jest jedyny obiekt w dzisiejszym dniu, jaki będziemy eksplorować. Nie wiem, słońce nam tutaj skacze i przyciemnia obraz. No trudno, idę dalej wraz z kompanami szukać kolejnych wejść do obiektów. Jest tego tutaj naprawdę dużo. Ponoć mają być dwa duże jeziora dalej, więc no najbardziej na to liczę, żeby was też nie zanudzać tym filmem. Dobra, idziemy dalej. Kolejna kopalnia. Na początku zobaczcie, dosyć świeże drewno. I o Jezu, no nic nie widać, co jest na spągu. Jest takie błoto. Ale obudowy górnicze, no całkiem to się różni. Kolejny łupek. Czyli te same góry, można powiedzieć. Jakieś resztki starej kraty, która już przegniła. Widzimy, to drewno też jest bardzo świeże. No i te obudowy górnicze są stalowe. W tych poprzednich częściach były drewniane. Wszystko jest takie najeżone. I kolejne metalowe obudowy. W kopalni jest duży przeciąg z racji tego, że tam jest drugie wejście, tylko jest zakratowane. Zobaczcie, tutaj natrafiliśmy na coś bardzo ciekawego. Wygląda to jak jakiś magazyn. Być może magazyn materiałów wybuchowych. Takie w kopalniach się zdarzają. Jest jedna śluza. No tuż, tu mieliśmy ścianę ceglaną. Tutaj wygląda jak betonowa lub jest otynkowana. Ale nie. Zobaczcie, stare lampy jeszcze tutaj są na spągu. Podkłady kolejowe. Kolejne drzwi do kolejnego pomieszczenia. Zobaczcie, tu jest jakiś drewniany regał.
Ale przodek jaki bardzo kolorowy. Dużo minerałów. I te drewniane drzwi, które zachowały się tutaj jeszcze do dzisiejszych czasów. Popatrzcie, kolejny magazyn. Coś tutaj jest napisane, ale nie do czytania. P, I, I, T, V chyba. Może jakieś oznaczenie magazynu, ale niewielki magazynek. Więcej tu nic nie ma. Oprócz tych drewnianych drzwi ze skoblem. Prawdopodobnie był to jakiś magazyn amunicji, chciałem powiedzieć, materiałów wybuchowych. Tutaj mamy bardzo ciekawy przykład tego, jak górnicy pozbywali się skały płonnej, tej, która się nie nadawała. Te wielkie komory wydobywcze układano łupek. To miało dwa zastosowania, czyli raz, że nie trzeba było wywozić tego urobku na zewnątrz, a drugie, jeżeli by ułożyli to pod sam strop, tworzyłoby to naturalną podporę, taki słup. Więc to tak w ramach ciekawostek. Słuchajcie, w tej kopalni trafiamy na kolejne pomieszczenie, tym razem z kratą. Ho, ho, ho. Drodzy Państwo, co my tutaj mamy? Mamy jakieś fundamenty. Lutnie. No i śmiem przypuszczać, że jesteśmy w pomieszczeniu, w którym znajdowały się wentylatory jakieś do pompowania powietrza do sztolni. No bardzo ciekawy obiekt. Tutaj te skały są aż takie jasne, bym powiedział, że aż przechodzą w takie żółte, siarkowe. I ta woda na spągu też jest taka żółta, siarkowa. Może tutaj są jakieś minerały siarki? Tutaj była swego rodzaju jakaś tama. Tama powietrzna mogła być. To taki standard w kopalniach, stosowanie takich tam, żeby odciąć jedną część od drugiej. Tutaj mamy jakiś chodnik, który jest częściowo zawalony lub specjalnie zasypany, bym powiedział, bo tutaj nie widzimy żadnego obwału z góry, ale powiem Wam, że już widzę tam jest dalej zawał, tam już nic nie ma, więc pójdziemy sobie tym głównym chodnikiem transportowym dalej. Zobaczcie. Kolejne obudowy górnicze. Zobaczcie, no te drewno wygląda, jakby tutaj było włożone dosłownie wczoraj. Do dalszych partii przejścia chroniła krata, która dzisiaj jest wygięta i możemy sobie swobodnie za nią przejść. No te chodniki się diametralnie różnią. Mamy tutaj już obudowy drewniane, tutaj zmurszałe. Tutaj nam się kopalnia rozwidla znów. Musimy uważać, bo w tym syfiastym mule, który jest na spągu, może kryć się niespodzianka w postaci jakiegoś szybu. A gdybyśmy tam wpadli, no to już by nie było dla nas żadnego ratunku. Stawiam te kroki bardzo ostrożnie. Okej. Okay. Tutaj mamy jakąś rurę. Nie wiem, na pewno
Dobra, już wiem do czego. Rura do sprężonego powietrza, zbiornik na sprężone powietrze i wąż na sprężone powietrze, który został do dzisiejszych czasów. To właśnie do tych węży podłączane były wiertarki górnicze i inne narzędzia. Zobaczcie, tu mamy jakieś schodki i po nich wejdziemy. Tutaj stała jakaś maszyna. Zostały tylko śruby zardzewiałe. Zejdziemy sobie w dół. Tu jest bardzo głęboko. Jest jakaś upadowa, czyli ta kopalnia definitywnie schodzi tam w dół. Tam jest tunel. Słuchajcie, z powrotem wróciliśmy na ten główny chodnik. Który nam się tutaj rozwidla. Bardzo rdzawa ta woda jest. I tu występować jakieś żelazo, rudy żelaza. No. Tutaj się trochę obwaliło. Ale patrząc po wielkości głazów, no to zawaliło się tam gdzieś z góry. Czyżby to był jakiś szyb, który się zawalił? No też tak mogłoby być. Przejdziemy sobie tutaj. Kurde, zobaczcie, ta woda jest bardzo żółta. Muszę ostrożnie tu wejść. Ile tu jest wody? Nie. Płytko. Zobaczcie, zawsze stosowało się takie drewniane kliny, kołki zaciosane w otwory, a tutaj już mamy stalowe haki. Wszystko to nas wysuwa wnioski, że kopalnia jest bardzo młoda. Tutaj mamy jakąś komorę, w której wydobywano, zobaczcie, jeszcze kawałek szyny tutaj został. Tam widzimy jakieś górne partie. Tam jest jakiś otwór. Wszędzie kapie woda. Nie da się tego wręcz pokazać. Za duże przestrzenie, no nie mogę ich doświetlić. Komory są tak ogromne, że nie uda mi się ich nawet tutaj chociaż szacunkowo zmierzyć. Nie mogę ich nawet doświetlić. Powiem wam, że już chodzę kilka godzin pod ziemią i ta latarka pomału siada. To najgorsze, że mam jeszcze dwa duże obiekty do zobaczenia. Oczywiście światła nam nie zabraknie, bo jest nas tutaj kilka osób i mamy dużo latarek, no ale nie uda się tego tak nagrać w takiej formie, jakbym chciał. Patrzcie, kolejna komora. I zobaczcie, jakie tutaj leżą głazy. Tam zachowały się jakieś mechanizmy, łańcuchy. Coś tutaj zrzucano. No nie wiem. Tak policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No ze 25 metrów do góry. Musiałby mnie ktoś nagrać, żebym wam pokazał na tle człowieka, jakie to jest wielkie. Kolejny chodnik, ale już ślepy w lewo. Bardzo mocno wieje świeżym powietrzem. Czyżbyśmy się zbliżali do wyjścia lub do jakiegoś szybu. No, z każdym krokiem ten podmuch świeżego powietrza jest coraz większy. Aż szumi w uszach. Tutaj mamy coś takiego, być może tu jest jakiś szyb. Zajrzyjmy. No rury do sprężonego powietrza.
Nie, kolejna komora i to ogromna. Czyli tutaj mamy chodnik transportowy, to jest główny chodnik transportowy. Stamtąd przyszliśmy. Idziemy dalej. No i kolejna komora. No, kopalnia się ciągnie bardzo daleko. Co parę metrów. O! Tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, bo zachowały się jeszcze resztki. Zobaczcie, tam do góry. To nie widać, ale tak wysoko tam jest. Jest taka półka skalna obwał. Tutaj widać te belki rusztowaniowe. One mają może z 10 metrów do góry. Te głazy, które tutaj widzicie, one są ze 2 razy większe ode mnie. I to wszystko jest gdzieś tam do góry. Nie jestem w stanie tego nawet doświetlić wam. Ja po drodze już minąłem kilka tych komór wydobywczych. Tutaj zobaczcie, jest bardzo ciekawe. Zasłonili to łupkiem, po prostu, żeby tam nie wchodzić, ze względu, że jest bardzo niebezpiecznie. Nie wiem, czy to tak widać, ale no, leżą tutaj kamienie wielkości autobusu. Tak się to obwaliło. Potężne głazy, no nie wiem, czy to widać na kamerze. I zabezpieczyli to, żeby tu górnicy nie wchodzili. Ja tam z przodu słyszę towarzyszy mojej podróży. Tu kolejne zabezpieczenie, żeby nie wchodzić. Czyli... Aha, tu byśmy weszli do tej komory. Zobaczcie, tak. Nie wiem, czy to widać, ale widzicie? Tam jest ogromna dziura. Może średnicy 5 metrów. Więc wyobraźcie, jakie to jest potężne. Słuchajcie, idę tymi chodnikami i wydają się one nie mieć końca. Co chwilę właśnie mijam takie potężne komory wydobywcze. Tarka mi siada, bo tam widzicie, za mną jest tunel. Próbuję się jakoś nagrać. Myślę, że nie będę was zanudzał. No ja na pewno zwiedzę ją całą. Myślę, że zajmie mi to jeszcze sporo czasu. Więc jeżeli uda mi się tylko natrafić na coś bardzo ciekawego, to myślę, że wtedy dla was to nagram. Żebyśmy skrócili ten film do minimum, żeby pokazać te najciekawsze i najpiękniejsze miejsca właśnie w tych górach tutaj, na terenie wschodnio-środkowych Niemiec. No myślę, że takie smaczki jak zawalone drewniane obudowy warto pokazać. Słuchajcie, tam z daleka, nie wiem czy widzicie, zgaszę światło. Tam idą moi kompani, więc oni są bardzo daleko, tak naprawdę końca nie widać, więc idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj natrafiliśmy na jakąś tabliczkę. Duhengang, nie wiem, Verboten to wzbronione. Ale co, przejście? No być może. Idziemy dalej. Tutaj widzimy kolejną komorę i stalowe płaskowniki, do których był przyczepiony jakiś element wyposażenia naszej kopalni. Słuchajcie, od ostatniego naszego powłączenia kamery minęło dość sporo czasu. Dotarłem do miejsca, gdzie zachowała się infrastruktura, czyli mnóstwo szyn. Przed chwilą widzieliście tabliczkę ostrzegającą. Tutaj jest kolejna Achtung, czyli coś tam, pewnie uwaga. Tutaj jest coś, że na 18 metrów w tą i 18 metrów w tą, czyli pewnie jakieś niebezpieczeństwo na odcinku 18 metrów,
jedną i 18 metrów drugą. Dobra, ja muszę oszczędzać pamięć w telefonie i latarkę. Mamy jakieś 116, czy to by był metry sztolni? No nie wiem, bo dopiero pierwszy taki napis natrafiłem. Dobra, idziemy dalej, jak będzie coś ciekawego, będę nagrywał. Słuchajcie, minęłem się właśnie z moimi towarzyszami podróży. Mówią, że doszli do zawału. Tutaj mamy jeden z bocznych chodników, ale on nie ciągnie się zbyt daleko. Tutaj nasza kopalnia runęła, czyli obudowy górnicze, które tutaj trzymały coś, poddały się pod naciskiem czasu i naporem. Jak przejdziemy sobie ten zawał, tutaj nie byli, bo woda jest zmącona, ale tu jest bardzo niebezpiecznie. Wejdę tylko na chwilę. Słuchajcie, no i tam jest koniec naszej kopalni. Słuchajcie, w drodze powrotnej od tego zawału natknąłem się na drugą tabliczkę, której po drodze nie zauważyłem, z oznaczeniem 7 metrów, czyli tam mamy daleko nasz zawał. Pewnie ostrzegało o tym, że tu jest bardzo niebezpiecznie, no i chyba, że jest ten zawał. Tak jak wam obiecałem, gdy trafię na jakieś ciekawe rzeczy, włączę tą kamerę. Jest godzina 14, weszłem tutaj o 13, czyli już jestem godzinę pod ziemią. Ale zobaczcie, następną ciekawą rzeczą jest ten zbiornik na sprężone powietrze. Tam był zawał. Tutaj mamy bardzo, bardzo zmącone, musimy uważać. No i tutaj mamy stare obudowy górnicze, które przepięknie się tutaj prezentują. O, teraz widać. No dobra, ja idę dalej. Jak tylko coś znajdę ciekawego, to na pewno z wami się połączę. Dobra, przeszłem kilka metrów i dochodzimy do kolejnego pięknego miejsca. No ale za to bardzo niebezpiecznego. To wszystko tutaj się zawaliło, czyli zbutwiały te obudowy górnicze, które leżą na spągu. Przejdziemy kawałek sobie. To wszystko tutaj wisi. Ciężko się chodzi po tym wszystkim. Korytarz idzie daleko, daleko. No dobra, jak znajdę coś ciekawego, to z powrotem włączę kamerę. Musimy tak robić, bo obiekt jest bardzo, bardzo duży. Ale już znalazłem coś ciekawego i wam pokażę. Kolejną tablicę, że jest niebezpiecznie. Albo jakiś zawał. Chodnik nam się z powrotem rozwidla w jedną i w drugą stronę. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, okazało się, że ten chodnik, który szłem, prowadzi do głównego chodnika, bo doszłem do tego miejsca, no, które już mijałem na swojej drodze. Więc cieszę się bardzo, bo już myślałem, że będę musiał wracać tą drogą. No trochę tak się pogubiłem, szczerze mówiąc, idę sam. Ale zobaczcie, teraz jeszcze co bardzo ciekawego zobaczyłem. Nie wiem, czy tak widać, może tak przyświecę. Ten ocios jest idealnie równy. No jak blat z stołu, nie? Więc, moi drodzy, ja zbliżam się, albo inaczej, nie zbliżam, no bo jeszcze do wyjścia to jest kawał drogi. Ale udaje się w kierunku wyjścia.
No trochę zaskoczyły mnie te kopalnie swoją wielkością. Może nie zrobiły na mnie wrażenie, zrobiły też, ale zaskoczyły w tym sensie, że nie przygotowałem się odpowiednio, bo powerbank został w plecaku na zewnątrz. A myślę, że godzinę szedłem w jedną stronę, więc ten powrót będzie też około godziny, a może trochę szybciej, no bo nie będę skręcał już te boczne odnogi. Więc będę oszczędzał też trochę moje źródło światła i baterie, bo mam jeszcze dwa obiekty z wielkimi jeziorami dzisiaj w planie. No chciałbym je nagrać, zobaczyć i podzielić się z wami, moi drodzy, tym pięknem podziemnego świata.